Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie tak dawno z tej trybuny za wszystko, co złe w Polsce, był odpowiedzialny imperializm. Teraz odpowiedzialny za to wszystko jest kryzys światowy. Ale pan premier przytoczył Chiny, Rosję i to jest 1 600 000 000 ludzi. I tam pan premier powiedział, kryzysu nie ma. Ja bym dorzucił do tego jeszcze Indie, Amerykę Południową, takie kraje jak Szwajcaria, Turcja czy też Norwegia. Prawdę powiedziawszy, 90% państw świata i ludności nie wie, co to jest kryzys światowy. W związku z tym pytanie do pana ministra, bo tu jest, dlaczego taką małą czerwoną plamkę nazywamy światem, a strefę euro kryzysem światowym? Druga rzecz, panie ministrze, zakończył się szczyt ziemi w Durbanie, szczyt klimatyczny. Według ekspertów polityka energetyczna Unii Europejskiej legła w gruzach. Czy pan określi to jako sukces Polski, czy też jako porażkę? No i ostatnia rzecz. Pan premier powiedział, że Unia potrzebna jest Polsce. Ja bym powiedział, Polska potrzebna jest Unii Europejskiej i o tym tutaj dyskutujemy. I to były również słowa Jana Pawła II, który twierdził, że Polska powinna ratować Unię. Dziękuję.